Materiał, który wynosi 21 minut 37 sekund. No po prostu idealnie. Nowy Loanel. I tym razem niekoniecznie Eldenowy chyba, tylko fajnie siadło, bo jest to związane z kierunkiem rozwoju systemów walki ze Stellar Blade'em, z Devil May Cry'em. A my ostatnio graliśmy na streamie w Metal Gear Rising, także fajnie siadł temat. Obejrzyjmy sobie, co tam Loanel ma do powiedzenia ludologicznego. Let's see. Cześć. Jesteśmy Siema. Już jakieś dwa miesiące po premierze DLC do Elden Ringa i podejrzewam, że większość z was już wyrobiła sobie opinię na temat tego DLC. Tak, ja ostatnio nawet zmieniłem. To DLC jest dobre tylko na jeden raz i czekam na randomizer. Nie da się go powtarzać, przynajmniej nie na streamach. 3 godziny latania za Shadow Tree fragmentami. Co za gówno. Ale wrzuciłem już 2 filmy o tym DLC, w którym w pewien sposób skrytykowałem jego część, w pewien sposób pochwaliłem jego część, ale nie nagrałem jeszcze filmu na temat tego, co najbardziej mi się podobało w tym DLC-ku, czyli to, co From Software zdecydowało zrobić z systemem walki i tym, w jaki sposób go rozszerzyło tymi nowymi typami broni. Tylko, że zastanawiałem się nad stworzeniem... To jest bardzo dobry ruch, co oni zrobili. I oni właśnie uderzyli w znacznie bardziej taki akcyjny i dynamiczny kombat. Zauważcie nawet te Beast Closy, czy inne te Backhand Blade'y, które pozwalają ci na szybkie daszowanie do wroga od boku. Widać, że Miyazaki, czy nawet ten, wiesz, hand-to-hand combat, martial arts, te wszystkie bronie tak naprawdę uderzają w większe widowisko, ale też inny rodzaj uderzania. To nie jest tylko tak, że light greatsword jest greatswordem, który jest widowiskowy. Nie, on ma zupełnie inną prędkość uderzania, zupełnie inny system nabijania poisa, jakby zupełnie inne pozycjonowanie, ma też specjalny atak z daszem do przodu, niczym malenia. Bardzo fajne nowe ruchy zostały dodane, bardzo nowe fajne możliwości powstały. Uważam, że to też pokazuje nam, w którym właśnie kierunku, tak jak tytuł mówi, idzie choćby Miyazaki, że on chce dawać coraz większą różnorodność i chce też ten kombat chyba przyspieszyć i dynamizować. Zanim tego filmu zdałem sobie sprawę, że zanim go nagram, muszę nagrać bardziej ogólny materiał dotyczący tego, co ostatnio dzieje się z systemami walki w grach akcji. Gdy ostatnio patrzę na zapowiedzi premiery nowych gier, to zauważyłem pewien pattern, który mi się powtarza i na który chciałem zwrócić wam w tym filmie uwagę. Paweł, aby wyjaśnić, 2. O co mi chodzi z tym patternem. Ej, ale przyznajcie, że PoE 2 wygląda mega dobrze. Nie wiem, strasznie ładna jest ta gierka. Mi uwagę. Aby wyjaśnić, o co mi chodzi z tym patternem, chciałem wrócić się do innej premiery z tego roku, która była w kwietniu, czyli do Stellar Blade. Ostatnio miałem już... Stellar Blade do tej pory, biorąc pod uwagę prawie 8 miesięcy roku, które minęło, jest grą roku dla mnie. Czasu, żeby pograć w tą grę, jeszcze jej nie skończyłem, ale przyszedłem już jej dosyć spory kawałek, tego co mi się wydaje. I moim zdaniem to jest kandydat do gry roku. Ta gra jest naprawdę niesamowicie zrobiona i można by wiele mówić na temat jej zalet. I jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu nie graliście w tą grę, a polecam to zrobić, bo naprawdę jest świetna, to sugeruję obejrzeć recenzję Kiszaka tej gry. Bo ona moim zdaniem dosyć precyzyjnie opisuje, czym ta gra jest. I nie bez przypadku przywołuję tutaj tę recenzję, bo z tej recenzji pewien fragment, który w pewien sposób sprowokował u mnie te przemyślenia. Zobaczcie ten fragment. Czy stary Devile? Kurwa, stary Devil May Cry też są totalnie jebane przez tą grę. Totalnie, a to nie wiem, nie grałem w Devila akurat. Devil May Cry 3, 4, 5 przechodziliśmy na streamie. I to są dobre gry, to były dobre slashery. No ale Stellar Blade to jest nowa generacja slasherów. I to jest fragment, z którym nie mogę się do końca zgodzić, więc będzie tutaj lekka polemika. Jak śmiesz z wąsaczem się nie zgodzić? Przecież powiedział ci, co masz myśleć. Już wtedy, gdy pierwszy raz to zobaczyłem, to miałem takie pierwsze przemyślenie, że trochę się nie zgadzam z krytyką Devil May Cry tutaj, o czym też za chwilę coś... Kurde, może byśmy sobie w to zagrali jakoś nawet niedługo? Nie wiem, po tym Metal Gear Rising czuję taką potrzebę posiekania czegoś jeszcze trochę. Będzie, ale chodzi mi tutaj głównie o tą drugą część, czyli to... Ale powiem wam tak, a propos Stellar Blade'a, jeszcze ważna rzecz, bo wątpię, żeby Loanel to tutaj chciał poruszyć. I to, co mnie wkurza w Stellar Blade'ie, to to, że jest trochę suffering from success, bo wszyscy i cała dyskusja wokół tej gry sprowadza się do tego, że na ekranie jest fajna dupa. A ta gra, nawet gdyby tutaj Steve'a z Minecrafta, gdybyśmy tu mieli, ta gra dalej by była świetna. Ta gra jest mega dobrze zrobiona. Ta gra ma tak dobre animacje, ma tak fajne impact hity, ma tak fajnych przeciwników, ma tak spoko progresję liniową. Ta gra jest mega dobra, a ludzie sprowadzają to tylko do dyskusji, o, grasz w to, bo jesteś sperażem. Kurwa, nie wiem, pewnie, że lubię wchodzić po drabinie w tej grze, ale walczy się też za... Czy Stellar Blade to jest właśnie ten kolejny krok w grach akcji? Ja wiem, że tam chodziło w tej wypowiedzi o slashery, a nie o cały jakby gatunek gier akcji, ale to system walki jest dla mnie najważniejszą częścią każdej gry akcji. I to o tej kwestii właśnie chcę w tym filmie powiedzieć. Nie wiem, czego ludzie szukają w akcyjniakach, jeżeli nie kombatu. Żeby nie być gołosłownym, to w tym filmie opiszę, co moim zdaniem jest kolejnym krokiem rozwoju gier akcji i czy czasami taka gra już nie istnieje. I żeby najprościej wyjaśnić, o co mi chodzi, rozrysuję w tym filmie taki trochę rozkład gier, w zależności od tego, jak skomplikowane są ich systemy walki. Wykresik. I w tym rozkładzie nie chodzi o to, że
jedna gra jest gorsza od drugiej tutaj, tylko chciałem po prostu... Ja bym Stellara na środek dał, tak mi się wydaje. W czysty sposób opisać, jak ja osobiście widzę, w jaki sposób jest skonstruowany system walki w danej grze. Oczywiście skomplikowanie systemu walki nie stanowi o tym, czy gra jest dobra, czy zła. I w tym filmie... Nie, ale moim zdaniem skomplikowanie kombatu powoduje, że mamy większą głębię i możemy troszeczkę dłużej w tej grze czasu spędzić. Bo zobaczcie, że jeżeli kombat jest bardzo prostolinijny i taki maszowanie przycisku, które samoistnie pozwala ci przepchnąć się przez grę, to jest spoko, ale im bardziej ten kombat jest skomplikowany, niekoniecznie trudny, bo możesz mieć tą strefę, w której powiedzmy gra cię przepuszcza, jak w Metal Gear Rising. Mnie ta gra przepuściła, mam wrażenie, a ja pewnie mógłbym robić 30 razy bardziej widowiskowe rzeczy tym Raidenem, gdybym tylko umiał, gdybym kupił te zdolności i się ich nauczył używać. Więc fajnie, jeżeli gra ma głębię, w której możesz się masterować. Jeżeli coś jest easy to play i hard to master, to uważam, że to jest świetna gra akcji, naprawdę. Bo skomplikowanie kombatu i dodanie mu takiej głębi, nowych ruchów, rzeczy, które możesz, ale nie musisz ich używać, jest tylko i wyłącznie plusem. Pokazał głównie gry, które uważam za świetne. I zrozumcie, że ja nie krytykuję tutaj tego, że dany system walki jest mniej skomplikowany od drugiego, bo są to gry nic złego. Świetne z prostymi systemami walki i są gry kiepskie ze skomplikowanymi systemami walki. No. Okej, żeby wyjaśnić, o co chodzi w tym rozkładzie. Po lewej jego stronie osobiście widzę coś takiego jak Baldur's Gate. To turówka. Jest typowo turowa gra, to prawda. Której jedyne co musimy zrobić to No tutaj kombat akcji jest na najniższym możliwym poziomie, to prawda, ale to nie o to w ogóle chodzi, ale dokładnie tak. Zaznaczasz przeciwnika i nasza postać sama do niego podejdzie i sama wykona na nim akty, którą sobie wybierzemy z listy. Polecenie postaci i tyle. Nie mamy nad niczym więcej tutaj kontroli. To jest najprostszy możliwy układ systemu walki, jaki potrafię sobie wyobrazić. I co może być najbardziej skomplikowane? DMC? Nie wiem, bijatyki? Bijatyki może. I po drugiej stronie ja widzę coś takiego jak Mortal Kombat. No. To jest seria gier, która znana jest. W ogóle bijatyki bijatykami i ilość kombosów ilością kombosów, ale pomyślcie sobie, że jeszcze są wszystkie te klatki, które profesjonaliści biorą pod uwagę. To jest warstwa bijatyk, której dużo ludzi w ogóle ignoruje przez całe życie, ale startup framesy każdej animacji, łączenie kombosów w inne kombosy, analizowanie, za tymi grami stoi tak dużo matematyki, żebyście się nawet nie spodziewali tego. Tak samo za Pawła Exile. Z tego, że mamy całkowitą kontrolę nad ruchami naszej postaci. Kto gra w Mortal Kombat, to dobrze wie, jak wyglądają tam listy ciosów i co można zrobić na najwyższym poziomie tych gier, w jaki sposób można tworzyć kombinację ataków. Taki system jak Mortal Kombat jest dla mnie dokładnym przeciwieństwem tego, czym jest gra turowa, tak jak Baldur's Gate. I to właśnie na tą złożoność chciałbym zwrócić waszą uwagę w tym filmie. W jaki sposób gry akcji dzielą się pod względem złożoności tego, w jaki sposób możemy atakować. Chodzi mi tutaj o to, jaki mamy poziom kontroli nad ruchami naszej postaci, nad jej animacjami i rodzajami ataków, które możemy wykonać. Jezu, jaki Stellar jest dobry. To jest kluczowa rzecz, przynajmniej dla mnie ona jest kluczowa, w tym w jaki sposób wchodzimy w interakcję z systemem walki gry, w którą gramy. Tu nie chodzi mi już tylko o to, jak dużo możemy atakować i jak dużo się bronić, tylko o to, jaki jest ogólny zakres tego, co możemy zrobić w tym systemie walki. I dla mnie ten rozkład jest kluczowy w tym, w jaki sposób ja kategoryzuję te gry i on jest jakby źródłem tej mojej takiej lekkiej niezgody z tym, co powiedział Kisza. No bo weźmy tutaj na tapetę na przykład Devil May Cry i God of War. A to ciężko w ogóle do jednego wora to wrzucić. Obydwie te serie są powszechnie uważane za slashery i są bardzo często kategoryzowane jakby w takiej jednej podgrupie tych gier. A dobra, to Lionel się ze mną zgadza. No nie, no God of War i Devil May Cry to nawet, mimo że nie grałem w Devil May Cry, to zdaję sobie sprawę z tego, jaką on ma dużo większą głębię kombatową niż God of War, który tak naprawdę, umówmy się, sprowadza się, dopóki nie weźmiesz najwyższego poziomu trudności, God of War sprowadza się do tego, że klikasz cały czas kwadrat i Kratos macha wokół siebie ostrzami i wszystko zabija. No tak to jest. I czy to jest coś złego? Nie. W God of Warze i tak to jest fajne, przyjemne i zarąbiste, ale na pewno Devil May Cry jest dużo bardziej skomplikowane. I moim zdaniem to jest dosyć powierzchowna kategoryzacja. Dla mnie DMC diametralnie różni się względem systemu walki wobec God of War'a, bo Devil May Cry ja określiłbym jako grę opierającą się na kombosach, gdzie God of War należy do kategorii gier z ustrukturyzowaną walką. Jak pewnie wiecie... Znaczy w sumie w God of Warze też masz kombosy, ale rozumiem, o co mu chodzi. Jemu chodzi chyba o modularność tych kombosów. Że jesteś w stanie łączyć w dość nieoczywisty sposób pewne ruchy postaci po to, żeby uzyskać bardzo specyficzny i wyjątkowy outcome. Chyba o to mu chodzi. Co w God of Warze jest... Czy w God of Warze jesteś w stanie tak zrobić? Chyba nie. W porażającej większości slasherów mechanika walki polega na tym, że mamy jakiś przycisk, który wykonuje akcję ataku lub mamy dwa przyciski, które wykonują akcję ataku, którymi możemy wyprowadzać coś, co jest nazywane kombosem. Czyli to jest ten taki string ataków, który udostępnia nam gra, który wykonuje jakieś pewne animacje, które są predefiniowane przez twórców gry. To w Devil May Cry też występuje, gdzie większość broni ma taki podstawowy
kombos, powiedzmy, który wykonuje postać, gdy wciskamy ten przycisk ataku. Tylko że dla mnie to nie jest prawdziwy kombos. To jest coś, co udostępnia nam twórca gry, żeby dać nam jakąś prostą możliwość atakowania. Ale całym sensem gry, tak jak David... Nie no, kombos to kombos. Już nie mówmy, że to nie jest prawdziwy kombos. Możesz po prostu sam udoskonalać kombosy i tworzyć coś, co de facto nie było w założeniach twórcy, ale gra ci na to pozwala. I gra jest to, żeby używać tych pozostałych ruchów, które udostępnia nam gra. To stanowi właśnie o swobodzie tego systemu walki, tego, co... No tak, zostawienie swobody graczowi moim zdaniem jest lepsze. Tylko pytanie, czy w God of Warze to było potrzebne. Raczej nie. Ale jeżeli porównujemy do siebie te gry, to faktycznie God of War ma dużo bardziej ograniczone pole popisu. Ale zrobić. I to stanowi siłę tej gry i to stanowi cały sens tej rozgrywki. W grze takiej jak Devil May Cry nie jest... Ja sam z doświadczenia w God of Warze mogę powiedzieć, że wszystko sprowadza się do tego, żeby cały czas spinować wokół siebie. Nawet nie używasz tych mocnych ataków z góry, tylko spin i to jest cały czas to samo combo. Ewentualnie do większych przeciwników się przyciągasz, kopiesz ich z kolana, jeszcze do latających to samo. I w sumie na tym polega cały kombat w God of Warze. I bawisz się świetnie, ale faktycznie różnorodność tego kombatu jest prawie zerowa. W nowym God of Warze, nowy God of War, nie wiem czy go idzie porównać tak naprawdę do DMC-ka. Nowy God of War wydaje się nawet bardziej ograniczony od starego w sumie. Głównym sensem to, żeby przejść tę grę na jakimś najwyższym... Chociaż nie, może nie, może... Te głupoty. Te nowe bronie jednak sporo zmieniają. W grze takiej jak Devil May Cry nie jest aby głównym sensem to, żeby przejść tę grę na jakimś najwyższym poziomie trudności, tylko po to, żeby zakończyć tę historię. Sensem tej serii jest to, żeby opanować system walki i wykorzystać go właśnie w tym systemie punktu, które nam twórcy... No tak, jak to było, smoking sexy style, tak? No, ludzie uwielbiają nabijać te kombosy. Udostępniają. To, żeby wymaksować te poziomy z najwyższymi rangami. Jak najbardziej wykorzystać ten system walki podczas gameplayu. No, gdy ktoś zaczyna grać w Devil May Cry, no to będzie wykonał po prostu te proste ataki, wciskając ten sam przycisk. Jak w każdym innym slasherze, który ma dosyć banalny system walki. Tylko, że im więcej gra się w tą grę, tym więcej odblokowuje się tych ruchów i tym... Ludzie też takie odrobnego małego szczegółu porównują te gry do siebie niejednokrotnie i wsadzają je do jednego wora slasherów, dlatego że w God of Warze też masz teoretycznie licznik hitów, też ci gra mówi, że jesteś, nie wiem, jakiś tam porąbany, że masz boski poziom 100 hitów z rzędu, ale to jest jednak różnica, jeżeli cały czas nawalasz tym samym atakiem i nabijasz hity na miliony przeciwników, a różnica, jeżeli w Devil May Cry jesteś w stanie masakrować jednego przeciwnika 50 hitami, nabić SSS, jarać się tym giga, bo to nie jest coś, co gra ci zakładała, tylko możesz połączyć ze sobą trzy różne kombosy i specyficznych momentach dodawać, plątywać tam nowe ruchy. No tutaj jest diametralna różnica, to się jak najbardziej z Leonelem zgadzam. Bardziej się dodaje do swojego stylu gry, gdzie zaczynamy dochodzić do momentu, gdzie możemy zrobić coś takiego. No. Ale to jest zajebiste. Co? Czekaj, czy on wziął motocykl i... Czekaj chwilę. Dobra, zajebista jest ta gra. W tym krótkim kombosie użyłem 4 różnych broni i z 11-12 różnych ataków. Ty, ale Devil May Cry, jak tak patrzę, to jest dużo bliżej bijatyki niż gry akcji. Naprawdę. On wyglądał jak Liu Kang w pewnym momencie. W żadnym momencie tego kombosa nie jechałem jakimś skryptem, który był udostępniony przez twórców gry, tylko wykorzystywałem pojedyncze ataki, które są udostępnione w systemie walki, po to, żeby samemu stworzyć sobie tą kombinację. Fajne. To jest cały sens i cały... Ale to jest coś, czego u mnie na gameplayu nigdy byście nie zobaczyli, bo to pewnie wymaga iluś 10 godzin, jak nie set, żeby ogarniać to. Systemu walki. To, jaką ona jest swobodę w tym, jak możemy tworzyć nasze kombinacje ataków. I to też jest spoko, to jest to, co mówiłem, nie? Że masz tą prostą warstwę kombatu, że możesz sobie po prostu przejść grę i fajnie się bawić i korzystać z tych, tak jak Loanel mówił, udostępnionych przez twórców kombosów. 4 razy kwadrat, albo mieszasz kwadrat z kółkiem i z trójkątem i wow, niesamowite rzeczy. Albo możesz zacząć miksować jakieś 10 broni ze sobą i w powietrzu przytrzymać wroga przez pół minuty, jak jesteś dobry, nie? To jest całym sensem serii Devil May Cry. Udostępnienie nam systemu walki, który pozwala nam... Ja też jestem tą osobą, która jak zobaczy jedno dobre combo, to dopóki ono działa, to go będę używał. Ale to chyba każdy tak ma na początku. W taki sposób wchodzić w interakcję z przeciwnikami. I to moim zdaniem jest fundamentalnie inne od czegoś takiego jak God of War. God of War jako slasher ma tam jakieś mechaniki, że możemy blokować, są tam różne bronie, ale on w głównej mierze polega na tym, że
napieprzamy te same przyciski. Nie, no jest w God of Warze maszowanie batona, to prawda. Mimo wszystko, nawet jeżeli masz różne bronie w nowym God of Warze czy w starym God of Warze, to wszystko sprowadza się do tego, że klikniesz 3 razy kwadrat, klikniesz 3 razy trójkąt, klikniesz, nie wiem, X-a i kwadrat i tyle. Tam nie ma jakiegoś zaawansowanego myślenia, że o, zrobię tak, podrzucę go tą bronią, potem zmienię broń i zrobię to. Absolutnie tak nie ma. Jedziemy skryptem udostępnionym nam przez twórcę gry, po to, żeby atakować przeciwników. To jest fundamentalnie inna gra niż coś takiego jak Devil May Cry. To nie znaczy, że God of War jest przez to słabą grą. Nie, tak, po prostu jest inną. Jest zestrukturyzowany ten system walki, bo God of War... To ludzie muszą zrozumieć, to tak samo jest z Soulsami. Jakby gatunek gatunkiem, te gry nie są dobre tylko dlatego, że są trudne czy coś. No nie, są gry łatwe i przyjemne, które też są zajebiste i to w takim samym stopniu jak Soulsy są dla niektórych. Po prostu są różne gry. I God of War jest grą inną od DMC-ka. Ma jednak trochę inny cel niż Devil May Cry. Devil May Cry udostępnia nam ten system walki dlatego, że to jest jakby cały sens tej rozgrywki w tej grze. Po to, żeby maksować ten system walki. Maksować te punkty, które zdobywamy na podstawie tego systemu walki i zdobywać te coraz większe rangi. God of War to jest typowa fabularna gra, w której przechodzimy historię i twórcy dali nam ten system walki, który jest spektakularny, ma tam jakieś dobrze zrobione animacje oczywiście, ale on nie daje takiej samej swobody, ale nie jest przynajmniej... Jakby fakty są takie, że God of War, znaczy ten stary to nie wiem, ale ten nowy na przykład opiera się na fabule, Devil May Cry chyba zawsze opierał się na siekaniu, nie? I zdanie tak samo interaktywne, jak coś takiego jak Devil May Cry, bo w mojej opinii takie systemy jak właśnie w Devil May Cry są dużo bardziej przyjemne w rozgrywce i po prostu bardziej satysfakcjonujące, gdy udaje nam się w końcu zrobić tego Mosa albo zrobić coś grzecznego. Ej, kurde, mega dobrze ta gierka wygląda. Kiedy ona wyszła? Z 5 lat temu? Kurde, nieźle się trzyma. To mówicie, że czujemy taką satysfakcję, że wow, udało nam się to zrobić. I to odnosi się do 6 lat temu. Kurde, wygląda naprawdę dobrze. Ale szerszego spektrum gier. Popatrzmy na przykład na różnicę pomiędzy Dark Messiah a Skyrimem. Na papierze te gry mają bardzo zbliżone do siebie systemy walki. Czy jeszcze raz? Między Dark Messiah a Skyrimem. O Jezu, Dark Messiah, stary. Skyrimem. Na papierze te gry mają bardzo zbliżone do siebie systemy walki. Ale gdy gramy w te dwie gry, to instynktownie czujemy, że Dark Messiah jest bardziej interaktywną grą. A to inny silnik zupełnie czynników, był, nie? Na przykład fizyka w tej grze, która no, jest na Source Engine, ale to no przeważnie właśnie dzieje się tak, że jeżeli gra jest oparta na kombosach, na tych kombosach, o których ja mówiłem wcześniej, czyli tych, które... Dark Messiah ma dużo fajniejszy kombat od Skyrima, sorry. Budujemy sobie sami, to ona automatycznie musi być w pewien sposób bardziej... Ale Dark Messiah to jest gra, którą jeżeli się nie grało w gry przed 2015 rokiem, to nie ma szans, że ktoś to będzie znał. Trzeba być OG graczem. Jak gdybym się nie jarał Heroesami i nie sprawdził sobie gdzieś tam powiedzmy historii serii całej Might and Magic, to bym nie wiedział w ogóle o istnieniu Dark Messiah, bo to nie była aż tak wielka gierka w naszym kraju na pewno. Jak porusza się nasza postać, jak poruszają się przeciwnicy, bo jeżeli nie są swobodni, to wtedy ten system z kombosami po prostu nie działa, bo wtedy czujemy tak, jakbyśmy byli jakieś kukły, co zresztą często dzieje się w takich grach jak God of War, zwłaszcza te starsze God of War'y. Ale to nie tylko fizyka w Dark Messiah o tym stanowi, też stanowi to, w jaki sposób atakujemy w tej grze. W Dark Messiah nie mamy tylko spamu lewym przyciskiem. God of War to jest gra, w której w pierwszej podstawowej trylogii jesteś obsypywany ragdolami tylko po to, żeby się wyżyć. I taka jest prawda. Zresztą oryginalny twórca God of War'a mówi, że nowy Kratos mu się nie podoba, bo są tam jakieś emocje, jakaś fabuła, a jemu chodzi o to, żeby po prostu ruchać kobiety i flaki. No jakby spoko, ale widać było, że to podstawowy God of War miał być prostą siekanką i tyle. Nic nadzwyczajnego. Takie myszki tak w Skyrimie i jakiegoś tam jednego heavy ataku, tylko mamy dużo więcej opcji dostępnych podczas walki. Mamy ciężkie ataki, które opierają się na kierunku naszego poruszania się w momencie ich wyrzucenia. Mamy ten jump atak, który odblokowujemy, który możemy rozbić gardę przeciwnika. Mamy te kopnięcia, mamy ataki z szarży, mamy disarmy. Czyli po prostu dużo więcej dzieje to i prawda. W swobodny sposób, podobnie jak w Devil May Cry, możemy łączyć te ataki w kombosy, które sami sobie tworzymy. Tu nie ma żadnego skryptu, którym jedziemy. W Skyrimie ofensywa... W sumie jak tak sobie pomyśleć, to Dark Messiah na swoje czasy była naprawdę spoko kombatem. No, dawała mega dowolność. Dużo bardziej skryptowana, no. Skyrim to boostuje oczywiście nam jakimś szerszym systemem magii, ale bez modów walka w Skyrimie jest bardzo ograniczona, bo leci strukturą, którą udostępnili nam twórcy gry. W Skyrimie nie można za bardzo jakoś sobie pomieszać różnymi typami power ataków, tylko mamy ten zwykły atak i ten power atak i blokowanie. I tych gier, które ja określiłbym jako właśnie takie gry zbliżone do Devil May Cry, gdzie tworzymy rzeczywiście własne komposy, jest naprawdę mało. Może zaliczymy tutaj też Bayonet. Zdecydowanie zaliczymy tutaj coś takiego jak Severance Blade of Darkness z 2001 roku, gdzie cała nasza ofensywa polega na wykorzystywaniu pojedynczych ataków, które łączymy w kombinację. Ale jest mało gier, które rzeczywiście skatalizowałbym w tej części tego rozkładu. Bo te gry mają niestety fundamentalną słabość. Udostępnienie takiej swobody w walce trywializuje poziom trudności. Jest ludologia! Trywializacja, słowo. Mamy to, 10 minuta. Nie, a tak zupełnie serio? Totalnie się zgadzam. Jeżeli gra daje ci tak dużo możliwości,
możliwości jak Devil May Cry, to zdolności gracza eskalują, mogą wyeskalować to wszystko do takiego poziomu, że nie będziesz miał wyzwania w tej grze. Ale teraz pytanie, czy w każdej grze tak nie jest, że prędzej czy później wymasterujesz ją tak, że będzie ona żartem? Jakby w sumie chyba tak, tylko im więcej masz możliwości, tym potencjalnie możesz bardziej ten sufit przebić. Gier. Nie da się ukryć, że jeżeli nasza postać ma tak dużo więcej możliwości niż to, co mogą zrobić nasi wrogowie, te gry no po prostu są proste do przejścia. I ja nie będę tutaj się nawet kłócił o to, że Devil May Cry na najwyższym poziomie trudności na przykład to jest jakaś ciężka gra. Przejście Devil May Cry na najcięższym poziomie trudności po to, żeby po prostu zrobić fabułę, jest proste. Przez to, jakie możliwości daje nam ta gra, jak możemy abizować ten system walki. Te gry... Jeśli mam zagrać w Devil May Cry, to napisz komentarz, zagraj w Devil May Cry, Tamae. To wymagają u nas takiej zmiany nastawienia, że nie skupiamy się na tym, żeby przejść tę grę, tylko żeby właśnie maksować ten system walki. I jest stosunkowo mało ludzi, których interesuje coś takiego w tym typie gry. Więc oni widząc coś takiego, że przechodzą tą grę, no dosyć prosto, no bo to widać gołym okiem, jak możemy abizować ten system walki. Wiecie, co jest super w grach typu Devil May Cry, że jak ktoś dobry gra, to to wszystko wydaje się takie łatwe, a wcale nie jest. Tam tyle przycisków jest napieprzane w różnym momencie, w różnym timingu, w różnej kombinacji. To myślę, że no. Ta gra nie jest niczym specjalnym, ale ta złożoność systemu walki istnieje wewnątrz tych gier. I jest niestety opcja... Ale to chyba też z każdą grą tak jest, że jeżeli ktoś dobry w coś gra, to się wydaje takie proste. I to jest podstawowy problem gier z tej części rozkładu. I to jest moim zdaniem jeden z głównych powodów, dla którego większość gier, który wychodzi teraz, ma ustrukturyzowany system walki. To jest coś, co w pewien sposób powstało podczas ewolucji gier komputerowych. No bo to, że zaczynaliśmy od gier turowych. Twórcy chcą mieć pewną kontrolę nad tym, co my możemy, a czego nie możemy zrobić. I czy ja uważam, że to jest dobre? Kurde, jeżeli to jest typowo fabularna gierka, to jakoś mnie to nie boli, ale co do zasady ja lubię gdzieś tam naciągać te granice, co deweloper zakłada, a co ja mogę sam zdziałać. Lubię gdzieś balansować, więc pod tym kątem Devil May Cry siada mi dużo bardziej koncepcyjnie, czysto, że dobra, twórca wymyślił dla mnie 10 na przykład, losowa liczba, 10 kombosów, a ja mogę z nich stworzyć kolejne 20. W God of Warze masz 5 kombosów, może stworzysz 6, ale poza tym raczej grasz w tych ramach, albo gra sprowadza się do tego, jest skonstruowana tak, że najciekawszą aktywnością chyba to maszowanie przycisku na dymaniu Afrodyty. Jest jak jest. Zamykanie nas w ramach kombosów i specyficznych systemów walki sprowadza się do tego, że poziom trudności nie może być aż tak ograniczany przez nas i umniejszany, co twórcy na przykład bardzo lubią w Souls-like'ach stosować, nie? A potem przeszliśmy do Diablo 1, które spopularyzowało walkę w czasie rzeczywistym, nawet w rzucie izometrycznym. Potem cała masa wczesnych gier akt, takich jak Rune. Albo samo to, że w ogóle istniało coś takiego jak Severance już w starych czasach, pokazuje, że twórcy gier jakby starają się iść coraz bardziej do przodu z tymi systemami walki. I oni robili to od zawsze. To jest właśnie ten pościg za interaktywnością gier. I te ustrukturyzowane systemy walki też można skategoryzować. Bo idąc od czegoś takiego jak Diablo 1, mamy systemy walki, które skupiają się tylko na ofensywie naszej postaci. Diablo 1 mamy przycisk ataku i mamy jakieś czary, ale nie mamy żadnej aktywnej obrony, którą wykorzystujemy podczas walki. Oczywiście możemy uciekać od ciosów naszych przeciwników, ale nie mamy typowo systemu, który pozwala nam aktywnie się bronić. Gdy idziemy dalej w tym rozkładzie, mamy gry, które wprowadzają jakiś mechanizm aktywnej obrony do naszego ustrukturyzowanego ataku. Tutaj ogromnym populizmem... Quick time event na opuszczenie córki? Ej, tam było coś takiego, nie? Że ona go trzymała, a on ją odpychał. I musiałeś maszować przycisk, żeby odepchnąć córkę. Którym było oczywiście Dark Souls, które wprowadziło aktywny rol. Całe to skupienie tej gry na tym, że nasza aktywna obrona jest jakby kluczem do sukcesu. I to ogromnie zwiększyło interaktywność tego systemu walki, że musimy zmieniać się właśnie między tym atakiem i obroną. Już kiedyś o tym mówiłem, że to jest jeden z kluczy do tego, żeby stworzyć... Ej kurde, jaki materiał, moi drodzy, wiekopomna chwila, ja się zgadzam z Loanelem. Dobry system walki. Ale nawet coś takiego jak Gothic 1, który ma... Dobra, to już jest przesada jednak. Za szybko to powiedziałem. To jest tylko prosty system walki. Chociaż z drugiej strony w Gothicu 1, tak zupełnie szczerze, możesz atakować i coś się dzieje, ale możesz wziąć i wypracować sobie pewien rytm atakowania i faktycznie działa to znacznie fajniej. Gothic 1 ma tak dziwny kombat, ale on faktycznie ma jakąś głębię. I tam też były mechaniki, które zmuszały cię jak do na tamte czasy to już w ogóle. Na przeciwników. I w Gothicu też mieliśmy ten ustrukturyzowany system ataku.
Dark Souls 1 i Gothic to są dla mnie gry z tej samej kategorii. One oczywiście różnią się skalą tego, jak ten system walki działa. I w Dark Souls mamy troszeczkę więcej złożoności w tych atakach. To dalej to są gry z aktywnym systemem obrony, z ustrukturyzowanym systemem ataku. Idąc dalej, dochodzimy właśnie do momentu, w którym znajdujemy się teraz. Czyli teraz jesteśmy w czasach gier post-Dark Soulsowych, które chcą wykorzystać sukces tego systemu walki i rozwinąć go po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć... Ja to tak jak mówiłem, ląduje tak naprawdę na tym, na środku ten Stellar. Chociaż bardziej trochę w prawą stronę, bo tam też możesz jednak te kombosy trochę ze sobą łączyć. Nie na takim poziomie jak w Devil May Cry, na pewno nie, ale jednak. Ja nie wiem, kombat w Stellarze, jak tylko zobaczyłem ten gameplay, ktoś się będzie śmiał, że jak tylko zobaczyłem ten model postaci, ale nie, jak tylko zobaczyłem ten gameplay, też mi się zachciało znowu grać. Świetny jest Stellar. I gry robią to na różnorakie sposoby. Mamy tu Sekiro, który jeszcze bardziej zmusza nas do parowania i dodaje nam te specjalne ataki, które możemy... Sekiro ma jeden z najbardziej interaktywnych i wymagających od ciebie skupienia i bycia in the moment kombatów w historii tak naprawdę. No, bo wiesz, w Devil May Cry wydaje mi się, że mimo wszystko masz jakieś pole na błąd, no chyba, że na jakichś najwyższych poziomach trudności nie, a tutaj błąd to śmierć. Praktycznie. Git good. Możemy wykonywać. Mamy coś takie jak Nioh, które w ogóle idąc jeszcze z podwalin Ninja Gaidenowych zrobiło skręt w kierunku Soulsów, przez co mamy walkę opartą na unikach. Już. Jezu, Nioh tak wygląda? Nie no, jak ktoś mnie prosi, żebym ja w Nioha zagrał, to czemu ktoś chce mi oczy wydłubać? Trochę z niższym tempem w Ninja Gaidenie, ale która dalej ma dosyć sporą złożoność w atakach z tymi różnymi stensami, które atakujemy, z tymi mechanikami takimi jak Key Pulse i różnymi sposobami na kontrowanie i w ogóle ze złożonością typów broni, które są dostępne w tej grze. Mamy coś takiego jak Monster Hunter, który jako seria w ogóle idzie równolegle trochę z Soulsami. Przez co Soulsy trochę inspirują się rzeczami z Monster Huntera, a Monster Hunter inspiruje się teraz rzeczami z Soulsów, co widać. W Monster Hunter World trzeba kiedyś zagrać, bo ma naprawdę fajnych bossów, z którymi można się pobić. W nowych trailerach. I on też, mając mechaniki defensywne w postaci rolowania i parowania, przez to jak dużo jest typów broni w tej grze, jak one się różnią między sobą, w jaki sposób wchodzą w interakcje z potworami podczas walki, też mamy dużo większą złożoność niż proste atakowanie i bronienie się. Nawet Bloodborne to robi przez trik weapony, które urozmaicają to, w jaki sposób możemy atakować. I to one były świetną mechaniką. I mamy teraz Stellar Blade'a, gdzie oprócz parowania inspirowanego z Sekiro, prowadzą też różne sposoby ataków, takie jak właśnie te kombosy, które są dostępne w tej grze, takie bardziej klasyczne, gdzie mamy różne kombinacje. To jest fajne połączenie. I wiecie, co jest super w tym filmie? Że będziemy mogli sobie tak pomyśleć, w jakie miejsce w tej skali wpasuje się Wukong, który zaraz wychodzi. Dosłownie za dwa dni. Możemy wybierać przez stakowania te różne mechaniki z beta atakami, burst skillami. No, mi się wydaje, że Wukong będzie dużo bliżej właśnie takiego Stellara. Ploność mechanik w Stellar Blade jest też niesamowita. Samo to, że możemy strzelać w ogóle w tej grze, podobnie jak w Nioh trochę są zasięgowe bronie. I te gry, które teraz wymieniłem, robią to utrzymując ten poziom trudności, który jest związany z tym, że ta gra jest ustrukturyzowana, a przez co twórcy gry mogą kontrolować. To jak... Wydaje mi się, że Wukong będzie po prostu drugim Stellarem. Niektórzy mówią, że Wukong będzie God of War'owy, a to jest jednak duża różnica, jeżeli analizujemy systemy walki, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że masz w Wukongu te punkty fokusu, które możesz w danych momentach użyć, żeby dane ataki wzmacniać i je łączyć ze sobą, to wydaje mi się, że jednak ta głębia i możliwości tworzenia samemu jakichś kombosów tą małpą zbliżą bardziej w stronę Stellara niż w stronę God of War'a, samego Wukonga. One są trudne. Dzięki czemu? No to jest rzeczywiście siła tych gier wobec... No ale właśnie, nieważne czy Wukong będzie Stellarem czy God of War'em, byle nie był Lordsami i będzie super. Na kombosach, że te gry, pomimo tego, że są rozwijane te systemy walki, no one nadal utrzymały ten poziom trudności. Czasami nawet stały się cięższe. Dzięki czemu te systemy walki też są świetne. Zresztą no widać, wszyscy graliśmy w te gry i wiemy, jak wygląda gameplay w tych grach, jaki on jest wciągający. Ale też wszystkie te systemy walki z gier, które wymieniłem, mają tą samą fundamentalną słabość. A jest nią to, znaczy? Że ofensywa w tych grach nadal opiera się na skrypcie udostępnionym przez twórców gry. Te gry, one próbują wyskoczyć z tego ograniczenia na różnorakie sposoby. No ale czy da się z tego wyjść? Stellar dodaje te różne mechaniki. Sekiro dodaje jeszcze inny typ kontry, tak jak Mikiri, takie jak ataki z wyskoku, takie jak te specjalne skille, które wybieramy. Monster Hunter, który tą różnorodnością broni zmienia to. I też tym, co na przykład widać w trailerach nowej części Monster Huntera, gdzie jeszcze nowa mechanika jest dodawana do systemu walki. Team Ninja, który próbuje w Nioh 2 jeszcze bardziej to rozwijać i w Wulongi. Ale świetnie wygląda ta gierka, ja nawet przeciwnika to nie jestem w stanie zauważyć, tak obrzydliwie ciemno i brudno jest. Jeszcze bardziej mieszać te systemy walki, ale wszystkie te gry nadal są ograniczone tym, co twórcy nam udostępniają w kwestii ofensywy naszej postaci. I to jest moim zdaniem fundamentalny brak, przez który ja nie mogę powiedzieć, że Stellar Blade to jest... Ale to brzmi trochę jak powiedzenie, chciałbym wyjść poza ramy tego, co gra mi umożliwia. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie do końca chyba rozumiem Loanela w tym przypadku. Zawsze musisz jednak, wiesz, gra jest pewnym scenariuszem,
sukcesem, którym podążasz. Nieważne ile on ma odnóg, ale jednak jest ich ograniczona ilość. To jest właśnie kolejny krok tej ewolucji, bo to jest ewolucja, która się odbywa w tych systemach walki. I to jest ten pattern, o którym mówiłem na początku filmu, który widzę we wszystkich grach, które teraz wychodzą. I tak samo jak pozbyliśmy się w końcu quick time eventów z gier akcji, które były plagą w pierwszym dziesięcioleciu 21. Ej, quick time eventy? Są taki useless, że to szok, to akurat prawda. Wieku. I w trzeciej części Prince of Persia ostatni boss to był quick time event. Nawet nie chcę sobie tego przypominać teraz. Tak samo teraz musimy się pozbyć podstawowego problemu, którym jest button mashing. Czyli bez myślenia napieprzanie przycisku ataku i oczekiwanie, że nasza postać zrobi za nas wszystko sama. To jest to, ale czego ja szukam. Ale Souls się pozbyły button mashingu. Chcę mieć wpływ na to, jakby button mashing pozbywasz się go wtedy, kiedy błędna akcja wiąże się z paniszem, tak naprawdę. Jeżeli na przykład machasz bronią w Soulsie bezmyślnie, to przeciwnik cię spaniszuje, że robisz to bezmyślnie. Jeżeli gra coś takiego właśnie będzie ogarniać i będzie niewybaczająca, no to wtedy masz eliminację problemu button mashingu, moim zdaniem, od razu. Wygląda ofensywa mojej postaci w taki sposób, żeby miało to rzeczywiste konsekwencje w gameplayu. Te wszystkie gry, które wymieniłem, jeszcze za bardzo opierają się na button mashingu. I właśnie z tym jest związane to, na przykład, dlaczego w Soulsach tak bardzo satysfakcjonujące no, są ciężkie bronie, tak jak na przykład maczugi. Moim zdaniem jeden cios i patrz, gdyby Frida była akurat w innej sytuacji, od razu bym oddała za błędne uderzenie, nie? To, że jeden input odpowiada jednemu dużemu musisz atakowi, uważać, recovery frames, wszystko. Gdzie nasza akcja, stamina, którą wykonujemy postacią, jest wprost wzorowania tym, ile razy klikamy na resource management. I dlatego też Visceral jest tak satysfakcjonujący. A dla mnie zawsze walka w Soulsach z szybkimi broniami, gdzie mogę po prostu zrobić unik i napieprzać ten przycisk ataku po to, żeby jak najwięcej ataku wycisnąć, to nigdy nie było dla mnie tak satysfakcjonujące jak ciężkie bronie. I to jest właśnie fundamentalny powód, dla którego dla mnie Sterile Blade to jeszcze nie jest ten kolejny krok. Bo ta gra też, pomimo tego, że ma masę tych mechanik dodanych, ona jeszcze za bardzo opiera się na button mashingu. Pomimo tego, że są te kombosy, jest ich sporo i możemy mieszać różnymi tymi kombosami. Mi się wydaje, że ona... ta gra fajnie balansuje właśnie poziomem complexity pomiędzy czymś, co miałoby cię przytłoczyć, a czymś, co jest zbyt proste. Ona daje możliwości, z których niekoniecznie musisz korzystać. Trochę za bardzo skupię się na parowaniu, a w zbyt mały sposób różnicuje naszą ofensywę. Tak samo jest z Sekiro w ogóle. Możesz, tak jak ja, mieć i olać kompletnie mechanikę protezy i wszystko inne i te drzewka umiejętności i lecieć tak naprawdę tylko na Mikiri, a możesz takie rzeczy robić, że przeciwnik się nawet nie ruszy. I to jest dla mnie jeden z głównych powodów, na którego ja nie mogę powiedzieć, że na przykład Stellar Blade ma lepszy system walki od DMC albo odwrotnie. One się dla mnie fundamentalnie różnią. Tak jak DMC dla mnie jest bliżej do Mortal Kombat, tak Stellar Blade jest dla mnie bliżej do Gothica, jakkolwiek dziwnie by to mogło zabrzeć. No to brzmi ale to mega ten dziwnie. System walki dla mnie jest najważniejszą rzeczą, która różnicuje te gry. I system Gothica jest bliżej do Sterile Blade'a niż system Sterile Blade'a do systemu DMC. Przez to, jak budowane są te kombinacje ataków i jaki nacisk jest położony na mechaniki defensywne. I dla mnie właśnie to jest tym następnym krokiem. Połączenie systemów defensywy, które zostały wypracowane w tych grach, tych aktywnej obrony, która jest tak satysfakcjonująca, i połączenie ofensywy z tych gier, które opierają się na kombosach, o których mówiłem wcześniej. Czyli że samemu tworzymy sobie naszą ofensywę. No ciekawe. I ten typ gry właśnie rozwiąże te dwa problemy. Czyli to, że gry oparte na kombosach są zbyt proste, bo ta gra nie może być tak prosta, będzie bardzo skupiona na mechanizmach. Nie, z tym Gothiciem i Stellar Blade'em to się nie zgadzam totalnie, jakby bez przesady. Po prostu Stellar Blade jest o krok wycofanym Devil May Cry'em, ale nie przesadzałbym, że jest bliżej Gothica. Aktywnej obrony. I to, że ofensywa w tych grach strukturą jest nieciekawa, bo nie będzie skupiona na tej strukturze, którą nastawiono twórcy gry, tylko sami będziemy sobie tworzyć nasze ataki. I z tych gier, które wymieniłem, Stellar Blade był najbliżej tego połączenia, ale moim zdaniem to jeszcze nie było wystarczająco. I teraz... Loanel i jego poszukiwanie idealnej gry. Musicie pomyśleć, że żebyśmy dostali taką grę, no musimy czekać na sequel Stellar Blade'a albo jakiś inny deweloper ta gra już musi pomyśleć, istniała? Żeby zrobić taką grę. A ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że ta gra już powstała. O czym on może mówić? Jaka gra ma aktywną obronę i daje tak duże możliwości ofensywne i dowolność ofensywną? Nie, no nie Dark Souls 3. Gothic 2, to by był ludologiczny materiał. Metin, Sifu. Sifu? Ty może Sifu? Ja porzuciłem tę grę po pół godziny, wkurwiła mnie. ale może? Elden nie. Elden jest tam, gdzie Dark Soulsy raczej, troszkę dalej może. Pomiędzy Dark Soulsami a Sekiro jest Elden. Nie wiem, no może to Sifu, ale... Ta. No. Ja jestem ciekawy, jak on to przedstawi. Sifu. Powiem to wprost.
Sifu to jest gra z najlepszym systemem walki w historii gier komputerowych. Co ty gadasz? Ja mogę mówić godzinami o tym, jaka ta gra jest świetna, ale skupię się na systemie walki w tej grze. System walki w Sifu jest po prostu genialny. Ta gra bierze najlepsze elementy gier takich jak Sekiro. Ta gra mnie tak wkurzała. Ale domyślam się, że to wynikało po prostu z tego, że była trudna i byłem wkurzony, że mi nie idzie. Hero, albo właśnie Serral Blade, gdzie mamy aktywny system obrony, który w ogóle jest jeszcze rozwinięty wobec tych gier, gdzie mamy nie tylko zwykły dodge, nie tylko parowanie z perfect parry i kontrami, ale mamy też dodgeowanie za pomocą lewego sticka, tak jak było na przykład w Gotlandzie, które też jest zróżnicowane, przez co nie możemy po prostu spamować tego dodge'a. Mamy niesamowitą ilość toolu ofensywnych, które możemy łączyć w kombosy. Mamy kontry, fizyka walki w tej grze, gdzie wrogowie reagują na to, jaki typ ciosu dostali i ich ciało w odpowiedni sposób się porusza, w zależności od tego, która część ciała... Akurat Sifu to jest gra, która dostała bardzo dużo nagród też. W sensie ta gra jest serio uznana w świecie gier. Tylko, nie wiem, no mi jakoś nie siadło. Może kiedyś powinienem dać temu szansę, bo ja odpaliłem najwyższy poziom trudności oczywiście na starcie, co było, myślę, błędem. Uderzona, gdzie możemy obijać ich o ściany, rzucać ich o stoły, wykorzystywać obiekty leżące na ziemi, żeby rzucać przeciwników. Jak to wszystko w naturalny sposób się łączy, gdzie możemy tworzyć te kombosy, gdzie nawet gdy mamy te takie klasyczne kombosy, o których mówiłem wcześniej, gdzie klikamy jeden przycisk, to mieszając wolny i szybki atak, w instynktowny sposób mamy to, w jaki sposób zachowuje się nasza postać, gdy łączymy te kombosy. Jak te systemy wchodzą ze sobą w interakcję, dzięki czemu nawet walka z grupami przeciwników. Ale ja bym tutaj powiedział, że jasne, tylko tutaj trochę uaktywnia się kwestia gustu, bo to dalej wszystko jest w ramach gry, która została stworzona i dalej podążasz scenariuszem, który musiał uwzględnić to, bo inaczej nie mógłbyś tego robić, więc de facto poszukiwanie idealnej gry dalej trwa. Wszystkich tych gier, o których wymieniałem, właśnie słabością jest to, że walka w grupach nie działa zbyt dobrze, tylko najlepiej po prostu ten scenariusz jest wyjątkowo różnorodny. Jednym przeciwnikiem. W Sifu walka z grupami działa. I jak wygląda nasza progresja w tej grze, że wchodząc na początku tej gry, no myślimy, że... Nienawidzę tego, jak w Sifu cię obskakiwali przeciwnicy masowo. Nie cierpię tego. Ta gra jest niesamowicie ciężka, ale ćwiczymy, uczymy się tych nowych ruchów, jak je wykorzystywać. I nagle po kilkunastu... Nie zmienia faktu, że dało się to fajnie ogrywać, bo jesteś w stanie chyba tak obić kogoś, żeby nim potem rzucić jak ragdolem w innych i oni dostają stuna. Jakby są mechanizmy, żeby radzić z grupami przeciwników, ale i tak mnie to irytowało. W tej grze po prostu rozpieprzamy tą grę. To jest dla mnie jeden z wyznaczników tego, że gra akcji jest świetna. Tak samo dzieje się w Dark Soulsach po przejściu tej gry, tak samo jest w Monster Hunterze, tak samo jest w Serral Blade i w Sekiro, tak samo jest w Sifu. I w Sifu ten efekt jest największy z wszystkich gier, jakie w życiu grałem. To jest dla mnie złoty wyznacznik tego, jak wygląda kolejny krok gier akcji. Tą grą jest Sifu. I jeżeli w nią jeszcze nie graliście, polecam, zagrajcie w Sifu. Ja nagram chyba jakąś w ogóle polecajkę Sifu, bo i tak jesteśmy w post-apo świecie, gdzie jesteśmy po DLC do Elden Ringa i nie ma jeszcze żadnej zapowiedzianej gry od From Software, a w coś trzeba grać. Jesteśmy w post-apo świecie, bo From nic nie wydaje. Bez kitu, jak to jest piękne powiedziane. Co stary. Jesteśmy teraz 3 lata, kurwa, w sadzawce, która wyschła i próbujemy znaleźć te krople wody. Nie no, ja mam tyle gier do nadrobienia, że ja spokojnie do następnej gry Fromu wytrzymam. Może to Sifu zagram, kto wie. Nagraj, polecam Anko Loanel, to obejrzę i zagram może. Na tym kanale pojawi się jakaś polecajka tej gry. Także nie tylko system walki jest świetny, ale też inne rzeczy. Sifu to jest w ogóle dla mnie jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. A mam wrażenie, że jest strasznie nieznana w Polsce. Mam w ogóle, że nikt w Polsce nie słyszał o tej grze. Sifu jest dla mnie pewnego rodzaju punktem kulminacyjnym tego, w jaki sposób są tworzone te gry akcji. I to, w jaki sposób te gry akcji są tworzone, moim zdaniem rzutuje wprost na to, jak tworzone są gry RPG. I o tym pojawi się też wkrótce tutaj na pewno materiał. Bo to nie tylko ma wpływ na to, jak rozwijany jest na przykład Elden Ring, co widać w DLC i z tymi nowymi typami broni, ale to się odnosi też do wielu innych gier, takie na przykład seria Dragon Age, albo o dziwo Path of Exile 2. I na tym się skupię w kolejnym filmie. Jezu, to co mi się podoba w Path of Exile 2, to że będziesz mógł się ruszać wsadem. Nareszcie pomyśleli o tym. Na przykład seria Dragon Age, albo o dziwo Path of Exile 2. I na tym się skupię w kolejnym filmie. I to by było na tyle. Jeżeli jest jakikolwiek wniosek z tego filmu, to cholera, zagrajcie w Sifu, zagrajcie w Serral Blade'a, zagrajcie w DMC. Ja uwielbiam wszystkie te gry. I to, że Stella... Muszę zagrać w DMC, w Sifu może, a w Stellara to każdemu polecam zagrać, jeżeli ma możliwość, ma PS-a. A jak nie, no to czekajcie na PC-tową wersję i kupujcie od razu. Rewelacyjna gra. Rewelacyjna. Dla mnie nie jest jakimś tam kolejnym krokiem ewolucji tych gier. To nie znaczy, że to jest słaba gra. Stellar dla mnie to w tej chwili to jest gra roku. I patrząc na to... Plus jeden. Ta gra
aktualnie, zobaczymy jak będzie Wukong wyglądał, ale aktualnie to jest gra roku. Kingdom Come został przełożony na przyszły, więc nie zdziwię się, jeżeli ta gra, Wukong i Final Fantasy VII będą konkurować o grę roku w tym roku. Będą wychodzić w tym roku, wątpię, żeby coś mogło to zmienić, bo Wukong, który ma za niedługo premierę, wygląda dosyć dziwnie moim zdaniem, ale to jest jeszcze inny temat. W każdym razie to tyle na dziś. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie suba, lajka albo komentarz. Do zobaczenia, cześć. Siemano, bardzo fajny film. Chyba jeden z pierwszych filmów, z którymi się praktycznie w całości zgadzam. Ale tak czy inaczej, jeżeli wy myślicie jakoś inaczej, moi drodzy, odnośnie kombatu, może inaczej byście jakąś grę umieścili na tej cudownej osi, którą rozrysował nam Loanel, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu, podzielcie się swoim zdaniem i no tak jak mówię, dajcie znać, czy mam zagrać w DMC.